Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii polsko-piastowską w Crusader Kings 3. Ostatnio zmarł nasz długowieczny władca, zaraz tu go zobaczymy, ten oto cesarz Domawój I rządził 81 lat, przekazał też władzę nie swojemu synowi, a wnukowi i jest to Domawój II. Domawój II ma 22 lata, podobnie jak jego dziad. Ma tutaj problemy z nogą, ma tutaj jakąś choróbsko, któremu raczej nie przejdzie. No jest to podagra w tamtych czasach praktycznie niewyleczalna, tak więc będziemy się z tym męczyć do końca życia. Mamy też ciągle problem z poddanymi tutaj bułgarskimi, którzy no regularnie się buntują. Poza tym jednak coraz więcej obszarów jest tutaj jednolitych pod względem religii, co bardzo cieszy. Mamy też kolejne zaproszenie, widzę, na imprezę u jednego z naszych wasali. Dobra. I kto to jest? A, żona tego wasala sprawiła, że no to przyjęcie się bardzo udało. Czyli po prostu, że no ona była jakby główną organizatorką. Też zauważyłem, a zaraz to pokażę, co zauważyłem. No możemy się zaprzyjaźnić, super, będziemy mieli przyjaciela, to jest wpływowy wasal, więc bardzo dobrze, ponad 8 tysięcy ludzi. I tutaj jakiś jego pomniejszy wasal również z nami pogada i też mamy troszkę lepsze stosunki. No i super, nie jesteśmy w ogóle zestresowani, bardzo dobrze. A to, co mnie zmartwiło, to że jeden z naszych wasali tutaj utworzył samodzielnie Królestwo Pannonii. Nienawidzi nas, głównie dlatego, że chciałby resztę ziem de jure. Ale no też nie wiem, co z nim zrobić. Będziemy go obserwować. Kto to jest? Czyli... Kogo my aresztujemy? Jego. No to by nam pomogło tak naprawdę. Myślę, że... Warto to zrobić. A nam szczęście dopisało? Czyli ten typ, który... No martwiłem się o niego, bo naprawdę był silny i nie lubił nas. Znalazł się w naszym więzieniu. I w tej sytuacji decydujemy się odebrać. No będzie to akt tyranii, nasz sprawiedliwy władca, czyli no nie będzie zadowolony z tego, o dziwo. Mimo, że on tam coś knuł. Ale jest to dla nas najlepsze posunięcie, tak więc odbieramy mu tytuł Króla Pannonii. Przejęliśmy też sporo jego ziem. Myślę, że możemy go wypuścić. W tej chwili on już jest niegroźny. Znaczy nie wypuścić, po prostu za okupem odzyska wolność. No my przejęliśmy kupę terenów, których nie do końca potrzebujemy. Musimy teraz to dobrze pozarządzać. Jakie tytuły przejęliśmy? Królestwo Pannonii sobie zostawimy, dzięki temu będzie nam tutaj wygodniej tym zarządzać. Mamy jednak również wysokie wodostwo Nitry. I tutaj mamy też... bo to jest wszystko Nitra, taka ona jest dosyć duża. Komu moglibyśmy to dać? Myślę, że jak zwykle komuś z rodu Piastów, ale... Który odłam Piastów? O, tutaj on ma troszkę braci, którzy... No, on się wydaje całkiem niezły, jest dość wojowniczy. Byłby naszym może w przyszłości tutaj wojem, tak więc... To mi się wydaje dość dobry pomysł i otrzyma oczywiście wszystkie tutaj ziemie wraz z wysokim wodostwem Nitry. Będzie nas zdecydowanie bardziej lubił.
Sprawa dziedziczy po nim on, co mnie troszkę nie cieszy, ale liczę, że doczeka się potomstwa, bo ma dosyć starą żonę. To jest troszkę niedobrze. No nic, zobaczymy, jak to się potoczy. Niemniej jednak i tak jestem zadowolony z tego, co tu się wydarzyło. I mamy tutaj jakąś niezapomnianą noc, co tu się dzieje. Party. Czy jest tragiczna impreza, ale zauważyliśmy jakoś przyjacielskie spojrzenie z jego strony. No, poznajemy się z nim lepiej, no. I mamy przyjaciela, super. Mamy też, widzę, dwóch więźniów. Mamy, co tu by też powinno... A, jakieś ziemię przekazać. Dobra, bierz to, stary. I jeszcze więcej pieniążków, super. No to by trzeba było, to jest tak dość dziwnie. No nic, jest jak jest. Zobaczymy, na ile to nasze państwo się ustabilizowało. No póki co wolno to idzie. Miejscowi chyba się nie przykładają do zmiany religii, ale co tam. Zastanawiam się, czy nie lepiej by było użyć na przykład jego do stopniowej zmiany kultury. Być może zmiana kultury tam poprawiłaby nasze relacje. I co? No kolejne powstanie, dobrze zakładałem. Czyli to jest jeden z powodów, dla którego no nie decyduje się na utrzymywanie tego wysokiego autorytetu i konfrontację z wasalami, bo no groziłoby nam to troszkę niesympatyczną sytuacją, gdyby jednocześnie doszło do buntu. A zobaczmy jego, bo on mi się tutaj cechami podoba. W sumie jakby się nawrócił... No jest świętym wojownikiem, czyli jeżeli będzie już naszej wiary, to będzie nam to na rękę. I oczywiście znów tych Bułgarów spacyfikujemy. No niestety myślę, że przez najbliższe 40 lat to się będzie powtarzało. Czyli tak, mogę znów kogoś aresztować, ją, ale nie ma sensu, bo ona jest tylko dworzaninem, więc jak najbardziej nie robimy nic w tej sprawie. A w międzyczasie po prostu wzywamy do walki wszystkie nasze wojska. Z nieznanych im powodów, jak walczę w tych wojnach wewnętrznych, dostajemy jakąś dziwną karę, tak więc nie będziemy dowodzić osobiście. Okej, kolejny kumpel. Bardzo dobrze. Więcej przyjaciół, zawsze bezpieczniej. Mniejsza szansa na bunt. Czy my chcemy znać o nim prawdę? Ufamy mu. Myślę, że nie ma potrzeby. Nasz władca nie jest jakoś... ty dziadu. On ma nas teraz haka. To mi się mniej podoba. No nic. Ale przystąpmy do tego, co ważne, czyli do eksterminacji naszych bułgarskich poddanych. Mam nadzieję, że po prostu ich ubędzie z czasem i przestaną się buntować. No już jest troszkę mniej tym razem. Już nie 70 tysięcy, nie 100 coś tysięcy, tylko pod 80. Dobra, jacyś tam grzesznicy, zdrady małżeńskie, to wszystko jest do przeżycia przez nas. I super. Jesteśmy rozpoznawalni coraz bardziej. No i wyruszamy tutaj przeciwko kolejnym zgrupowaniom. Co on tutaj chce? Będzie za mnie chyba płacił teraz. Zaraz to jeszcze sprawdzę. Tak jest, nie chce nam wysyłać w ogóle tych
No, lewic feudalnych, czyli nam troszkę ubędzie wojska. No nic, no tak to się zdarza. I mamy ślub. Myślę, że nasz władca, mimo że mu się kasa przydała, to nie sądzę. No jest cesarzem, powinien się jednak bardziej, no nie jest chciwy, więc przyjmiemy prestiż, chociaż go średnio potrzebujemy, ale przyjmiemy prestiż. To jest bardziej takie naturalne, jak dla mnie. Nie mamy bonusa do jednej prowincji. To mnie troszkę zmartwiło. Nasza żona jest cierpliwa, ambitna, chciwa. Jest szarą eminencją, czyli nam będzie mega pomagać w dyplomacji. No ma tą czystą krew, czyli jej krew jakby zapewnia ochronę przed złym wpływem inbredu, czyli takiego chowu wsobnego w rodzinie. Jest bardzo silna, jest piękna i jest geniuszem, więc naprawdę dobre cechy. No i niestety nie daje nam ona tutaj tego bonusu, Cordano. Liczyłem, że będzie ten bonus. Ona ma 13. Okej, więcej gwardzistów królewskich. A jak tutaj idzie z odkrywaniem tej technologii, co da nam jeszcze jedną dodatkową prowincję? Nieźle, już niecały, ponad troszkę rok, ale niewiele. No i kolejna bitwa. No, byśmy to uporali się, zanim się zapasy skończą, bo nie chciałbym znów mieć głodu w naszej armii królewskiej. Gdzie tym razem? Jeszcze tu, o, tu jest dużo, 6 tysięcy. No niestety powinniśmy tu dojść, ale już po czasie, czyli będzie to zdobyte przez buntowników. No chyba, że się wystraszą, ale oni raczej nie grzeszą zmysłem taktycznym, więc ale nie. Miasto wytrzymało i buntownicy zostali rozbici. Idziemy na kolejnych. W sumie to jest dobry moment do podziału naszej armii. No, ostatnio już mówię, to nie spisywało się, więc niech on poprowadzi i tutaj niech on poprowadzi. Czyli nasze armie się podzieliły i wszystko super. Czy ktoś szpieguje nas, ale nie wiemy kto. Spróbujmy poprawić może sobie relacje z naszą żoną. O, nie przepada za nami, o dziwo. Ale dobrze, no spróbujemy. Może się uda. Będzie bezpieczniej, że nas nie zdradzi dzięki temu, więc myślę, że warto. No i też tutaj idziemy. Pięknie. Przeciwnik został rozbity. Mamy jakieś nowe osiągnięcie. I co? I chyba trafił do więzienia. Zobaczmy, jak się prezentuje. Bez rewelacji zostanie tam, gdzie jest. Nie zasłużył na nic więcej. Rzućmy też okiem, jak tutaj inni wasa. A, bo ten ma tutaj sporo terenów. Wiecie co? Myślę, że utworzymy tutaj wodzostwo i mu to przekażemy, żeby od razu był wysokim wodzem tego czegoś. O, bo też trzeba tutaj uważać, ponieważ mamy już 56 z 60 wasali, których możemy utrzymać przy tych jakby statystykach. Też ciągle myślę, co tutaj zrobić. No, czy ktoś skopał. No nic. Ale nas tak w miarę lubią, no. Może to jeszcze nie zostało podbite, to nie wiem, jak to w ogóle możliwe. Też ciekawe, że oni się nie chcą dać zwasalizować. Przynajmniej ci, no bo oni są Słowianami, do troszkę innej kultury.
Czyli musiałbym mieć pewno de jure prawa do Skandynawii, no ale to. Ach, Francuzi ich tutaj wchłoną. Wiecie co? W sumie nie chciałem mieć więcej, ale. Albo dobra, no nie wyrywajmy się przed szereg. Przetrawmy te łupy, które mamy, zobaczymy, co będzie dalej. I tutaj znów. A, znów ten szrajn. Zobaczmy też tutaj nasze. Bo tutaj dopiero co wybudowaliśmy coś. Tutaj. O, i tutaj ciągle nic nie ma, więc niech będzie to. I niech będzie to. Troszkę trzeba tutaj wesprzeć rozwój tych ziem. A w międzyczasie myślę, że ufortyfikujemy na maksa Poznań. To jest coś, co warto zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy tu mamy tą technologię, czy nie? Bo nagle mamy 11? Nie. Czyli samo z siebie się zrobiło 11. I nam ktoś tutaj zmarł. Ale wszystko wydaje się pod kontrolą. Ten jest słaby, czy może. A nie, nie ma go na kogo wymienić. Oj, a tu on zmarł i została jakaś niedojda. No dobra. Oj, kogo by tu wziąć? Myślę, że jego. On nie jest za młody, ale jest wpływowym wasalem. Chociaż korci mnie ten. Ma 34 lata i jest praktycznie geniuszem. To jest nasz wuj. Wiecie co? Weźmiemy jego. Jest naprawdę młody jeszcze, więc będzie tam praktycznie po wsze czasy jeszcze. Jest dość silnym wasalem. Więc myślę, że ok. O, on tutaj spróbuje zająć. Widzę kolejne tereny. Więc bardzo dobrze. Oby zajął jak najwięcej. A my później będziemy tam toczyć jakieś większe wojny z Francuzami, jeśli będzie trzeba. No o, i super. Mamy 12 na 12, tak jak chcieliśmy. Teraz tak, możemy z nią o dynastii pogadać. Więc nie, coś co jakby podnosi opinię od, nie wiem, no co to jest? Jakiś prezent. Może być koń, jakaś piękna suknia. Ona jest chciwa, wiecie co? Myślę, że piękna suknia powinna ją zadowolić. I super. A, i my musimy wybrać kolejną technologię, bo pójdzie samo gdzie chce. Co byśmy mogli wziąć? Przyrost prestiżu. O, development 90 to my nie będziemy mieli chyba nigdy. Casus belli. Budynki. Wiecie co? Pójdźmy, może to i tak się zaczyna ślad zrobić, bo tu już jest zainteresowanie. Szybsze może siege, to nam się przyda. Będziemy szybciej oblegać. I jesteśmy znów zaproszeni, tym razem do króla Estonii. No, nam tymczasem przybywa. No, będziemy teraz kolekcjonować te tytuły królewskie, czy jeżeli będzie trzeba, bo też. Nie wiem, jak to działa na naszych wasali, czy ich to troszkę nie zraża, jak mamy tego za dużo. No, a co z naszą lekarką? A, ona nas nie lubi i mi się średnio ona podoba w ogóle. Wiecie co? Poszukaj. Aha, jesteś na tej imprezie, to może skończmy to. Dowiedzieliśmy jakichś sekretów. Dzięki tutaj. No dobra, zobaczmy w ogóle, czy możemy na kogoś haki pozbierać. Tutaj.
O, możemy naszą mistrzynię szpiegów poszantażować. I w sumie spróbujmy. O, i ona się na pewno zgodzi na to, żeby nam... O, a my w tym czasie staliśmy się rozpoznawalnym tutaj organizatorem przyjęć. No i super. I w tej chwili będzie nam ona jeszcze więcej tutaj wpłacać dzięki temu. Kolejna, oh my god, żebyśmy się nie rozstyli od tego obżarstwa. Bo, znaczy jesteśmy jeszcze młodzi, ale praktycznie od imprezy do imprezy. Znowu jakieś ukryte tajemnice. I rozmawiamy o strategii z nim, bardzo dobrze. No nie, chciałbym w sumie... Nie jesteśmy zestresowani, myślę, że nie ma co przesadzać z tym alkoholem. Mamy podagrę, lepiej nie. Darujmy sobie. I kolejny sekret. I kolejne dziadostwo, które żeśmy przejęli. Koźmin. No, te są całkiem nieźle rozwinięte, te małe świątynki niektóre. A, to był nasz kanclerz. Wow, to była ważna osoba w państwie, która... A, i nasza mistrzyni szpiegów niestety dokonała żywota. I myślę, że na nowego mistrza szpiegów wybiorę władcę króla Masława z Mołdawii. Jest naprawdę utalentowany. No i tak na razie niech zostanie. Tutaj mi odpowiada to, co widzę. Jeszcze tego dziadostwa nie podbiliście. Ile tu w ogóle jest ludzi? Tyle co nic. Co wy w ogóle robicie? 3000 ludzi, a walczysz z kimś, kto ma prawie że nic. No ten nasz tutaj kuzyn jest niesamowicie potężny. 14 tysięcy ludzi. No dobra, w sumie może by... Czy nie, nie bądźmy za pazerni. Spacyfikujmy na spokojnie to, co mamy do spacyfikowania. I o czym byśmy chcieli poczytać z żoną? Bo czytamy o czymś... O filozofii. Możemy się przyjechać do Bizancjum. Albo coś na temat gwiazd. Co? Spróbujmy pojechać do Bizancjum. O, i wydaje się, że się jej to spodobało. I widzę, że też podczas tutaj spędzania czasu nasza żona zaszła w ciążę, więc super. A, i też jest dobrze ubrana, dzięki temu, że jej kupiliśmy suknię, co sprawia, że jest bardziej lubiana przez wszystkich przedstawicieli naszej kultury. No to już dokończmy to drzewko tutaj po prostu. Myślę, że warto. Mamy znów sporo pieniążków, kolejne jakieś niecne działania. Trudno. I oczywiście inwestujemy w dalszy rozwój. Myślę, że jak zawsze skupiamy się na tym, co przyniesie więcej pieniędzy póki co. To jest najbardziej chyba opłacalne. Dobra, i no na pomoc nam na wszystkie tereny nie starczy, ale chociaż parę upgrade'ujmy. No i jeszcze jedno, bo no widzicie, pieniążki były i się zmyły. No niech będzie to. A, jeszcze widzę, że tanie było, więc mogę i to też. Bieda, bieda jak diabli. No nic. I mamy córkę, która na razie jest naszą następczynią, ale wierzę też, że będziemy mieli syna, chociaż córka jest bardzo utalentowana. No i super, nasza żona nas teraz... Jest naszą kochanką, a my no na kolejną imprezkę. Bardzo dobrze, albo i nie.
I kot, jakiś kolejny piast, tylko że taki piast bez ziemi. Gadamy o bitwach. A, czyli nasza, ona nie ma co? Nie ma żona, nie wiadomo z kim. Ma dziecko, nie wiadomo z kim. Okej. I po imprezie. No nie, dopiero co poprawialiśmy relacje z żoną. Och, kurde, no się nie możemy odpędzić od tych wasali praktycznie. To aż, no, tylu ich jest. Myślę, że nie. Nasz władca jakoś. Myślę, że po prostu każe mu spadać. Coś musieliśmy znów tutaj dziabnąć. A, tutaj kawałek znowu. W sumie sprawdźmy w teorii, czy mógłbym się koronować na cesarza. Nie, nie mógłbym. Myślałem, żeby się koronować na cesarza Skandynawii, i wtedy by się to dało zwyczajnie wchłonąć. Czyli można by zwyczajnie też to podbić, bo oni są bez szans tutaj. Jakby doszło co do czego, to. Wow, to Nowogród tak to sobie poczyna. Ciekawe. W sumie taka mała wojenka. Ach, kolejny Bułgar. Ale coraz rzadziej, coraz większe przerwy między tymi powstaniami. Wydaje mi się, że troszkę to będzie już szło w lepszym kierunku. I myślę, że. A, jeszcze 8 miesięcy zostało. Wzywamy wszystkich. On jest dobry, ale władca też jest bardzo utalentowany. No jeżeli będzie jakaś duża wojna, to wykorzystamy. Ale to są takie wojenki, że. Poszukajmy lepszego medyka, bo ostatni to jest gorzej niż straszny. Nie będziemy oszczędzać, ten mi się podoba. No i lecimy. Ilu jest teraz buntowników? Rzućmy okiem. Znów 90. Kurde, no nie ubywa tego tak bardzo, jak liczyłem. I spróbuj nas podleczyć i super. Zdecydowanie jest lepszy od poprzedniej medyczki. A nasza armia ma już potencjał 40 tysięcy. Być może będziemy w stanie uderzyć na Francuzów. Teraz tak, no. Ten typ proponuje nam, żebyśmy tutaj zrobili jakieś ćwiczenia, jakąś mocking charge, taką udawaną szarżę. No dobra, spróbujmy. No i dobra, lecimy. Jesteśmy dobrym dowódcą, powinniśmy sobie z tym poradzić. Więc wszyscy za mną. No i w sumie idziemy w ten sposób, gdzie, no bo jest niecierpliwy, więc nie będzie czekał. Po prostu szturmujemy z tym, co mamy. I dalej, no cały czas do przodu, na ura. No i super, mamy lepszą obronę, lepszy garnizon i perka. A tymczasem rodzi nam się syn, który będzie najprawdopodobniej wspaniałym wojownikiem. Jest gigantem. Jest piękny, jest, ma herkulesową siłę, jest geniuszem i jest czystej krwi. No po prostu to jest ktoś. Nazywa się Dobromir. No, no, panie Dobromir, będziesz może dobrym wodzem. No, wielki Dobromir, zobaczymy jak się rozwinie, jakie będą jego talenty. A nam się tymczasem udało aresztować kolejnego bułgarskiego buntownika.
To przecież jak mieliśmy historię buntów kozackich w Rzeczpospolitej, tak w tym świecie będziemy mieli historię buntów bułgarskich w dawnej Polsce. Po prostu co 10 lat Bułgarzy muszą się zbuntować. A tutaj dobrze, nasz tutaj wujas zajął co mógł. No tutaj zostały takie pomniejsze, no to już wpadnie w łapy Francuzów. Później będziemy musieli to jakoś poogarniać. I kolejna imprezka, bardzo dobrze. I jesteśmy znów mniej zestresowani, a była jakaś krótka. A nie. Czy sprawiedliwy tego zestresuje, czyli no niestety obiecaliśmy coś temu panu. Jest naszym kumplem, więc dotrzymamy słowa. Ma nas haka teraz. No nic. Tak to się kończy, jak się pije za dużo. Że oni są i tak tej kultury sami tak naprawdę. Co ja bym tu mógł? Czy mógłbym tu zrobić blitzkrieg i sobie zająć to i to? Chociaż to zaraz pewno padnie, bo zostało zaatakowane przez tutaj Upsale, czyli jednego z naszych wasali. No to moglibyśmy zająć. Czyli Nowogród to i tak zajmie, znając życie. Dosyć wpływowy ród. No szkoda, że nie chcą dać się nam podporządkować. To by było chyba najłatwiejszy cel, bo to by praktycznie był atak i zwycięstwo. Dobra, no małą, jedną minimalną wojenkę stać nas. No będzie miał trochę sojuszników, ale go to nie uratuje. Tylko lokalne siły powinny wystarczyć. Będą szybciej gotowe do walki. To i tak jest 15 tysięcy ludzi. Niech nasz król osobiście poprowadzi. To są obce tereny. Nie powinno tu być tej kary. Nie wiem skąd ona się w ogóle bierze, ale ostatnio była, więc... Ach. A to zaraz padnie. Praktycznie z marszu. Tak jest. Zajęliśmy to. No, nie było nam to w ogóle do szczęścia potrzebne, ale była okazja. Komu to damy? Co? Temu Wikenowi, bo zakładam, że być może dam mu też kiedyś Królestwo Norwegii. Czy Nowogród? Nie, Wiken chyba jest słabszy, chociaż Nowogród to nasi. A Wiken? Też Polacy, dobra. Masz. Masz i się ciesz. I czego mi teraz brakuje? Niczego. Czyli w teorii mogę się ogłosić cesarzem Skandynawii. Trochę to szalone. Ale... Niech będzie. No, nasz władca teraz naprawdę no, ma tych tytułów co niemiara. Jest cesarzem Polski, Rusi i Skandynawii. Czyli ma trzy korony cesarskie i dwie królewskie. Czy w tej chwili ten pan się zgodzi? Oczywiście. W tej chwili, jako że jesteśmy tutaj jakby władcą de jure tych terenów, no to możemy... ich przekonać. Jak się urodzi im dziecko, to wychowamy je... O, kolejny nasz syn, bardzo dobrze. To wychowamy je, myślę, na Polaka. Tak, żeby zachować tutaj naszą kulturę. No i Skandynawia praktycznie się stała tutaj jednolicie częścią naszego państwa. Mamy też kolejnego perka. No, robi się niebezpiecznie, no... Nikt nie będzie miał gdzie się przesuwać i troszkę się obawiam, że w tej sytuacji no, prędzej czy później dojdzie do jakiejś poważniejszej rozgrywki.
Ale na razie zorganizujmy sobie polowanko. I co teraz? Czy wpuścimy chłopów? Jest sprawiedliwy, wiecie co? Myślę, że wpuści tych, chociaż... Tak. Niech sobie troszkę tam popolują na naszych ziemiach. I polowanie się skończyło, jesteśmy zadowoleni, troszkę prestiżu. No dobra. Oh my god, i Bułgarzy. Dobrze, że akurat się wyrobiliśmy między jedną wojną a drugą. Dlatego póki mam te problemy z Bułgarami, no naprawdę nie chciałbym tutaj rozpoczynać kolejnej rozruby. A ten rozwój Poznania, jak on tutaj przebiega, coraz szybciej. Widzę tu kolejne levele. 46 już, wow. Ale myślę, że to jest moment, kiedyśmy troszkę tu odpuścimy i spróbujemy tutaj te ludy wpłynąć na nich, żeby nie byli już tak mocno tutaj jakby swojej kultury. No bo potrzebujemy no, ograniczyć troszkę te bunty, a jeżeli staną się Polakami, to z pewnością będzie tych buntów mniej. No nic, no właśnie szkoda, że nie, właśnie nie wiem dlaczego to tak negatywnie wpływa, że on jakby tłumi te bunty. Ale na razie lecimy. I tutaj mieliśmy jakiś przemarsz. I co teraz? Podzieliłeś nasze armie. I część się zaginęła w drodze do Poznania. No dobra, no oczywiście ruszamy ich szukać. Jesteśmy czy tak. W tawernie jest tu jakaś rozruba. Możemy przestać poszukiwać. Możemy napić i się odstresować, albo zapłacić za to, co oni poniszczyli. Jesteśmy sprawiedliwi, więc zapłacimy za to, co nasze dupki porozwalały. A, czyli ten był dowódcą tej grupy i zarządził jakieś ćwiczenia bez naszej wiedzy. Wiecie co? Nie no, szukamy ich. No. Dobra, no nie takie życzenia były. To myślę jest najbezpieczniejsze. Co tu się z wodą stało? Czyli braki wody podczas przemarszu. Czyli no dobra, niech troszkę tu zaopatrzą. I co teraz? Welcome. Coś z religią. Czyli nie jesteśmy zelotą w sumie. Ja chcę te poszukiwania ciągnąć. Myślę, że czy rządzimy, no powiedzmy, że tak, rządzimy już z racji, że no właśnie, no nie lubią nas za bardzo teraz księża, czy tam kapłani, bo stwierdziliśmy, że no mamy powołanie od samego Boga naszego. No i
zakończyliśmy przemarsz i się nasze wojska troszkę uporządkowały. I Peacemaker, no tam nic nadzwyczajnego. Kolejna bitwa, praktycznie egzekucja powiedzmy. Bułgarzy poszli w rozsypkę. No tu jest ich strasznie dużo, dlatego tu od dołu spróbuję troszkę ich kulturowo pozmieniać, bo zawsze w tym miejscu jest kilkadziesiąt tysięcy. Trzeci syn, również utalentowany. Czy my wychowujemy najstarszego syna? Tak, i w sumie drugiego też możemy już wychowywać, jeżeli mamy taką możliwość. Tak jest. No młodszych będzie trzeba komuś przekazać, zobaczymy komu. No doszło do bitwy, gdzie po prostu zrobiliśmy z nich sieczkę i znów ich przywódca trafia do niewoli, ale też jest niezły. I jeżeli zgodzi się, no to będzie nam służył. Bardzo dobrze. Mamy też sporo pieniążków i przeznaczymy je na dalszą rozbudowę. Poznań jest już ufortyfikowany na plus 20, czyli praktycznie jest nie do zdobycia. 3000 ludzi garnizonu, no to by lata trwało, gdyby ktoś próbował go zdobyć. Okej. No całkiem nieźle. Znaczy kasy nam jak zwykle brakuje na to, żeby wszystko porozwijać, ale na spokojnie. Poznań pewno damy radę rozwinąć na maksa. I kolejne przyjęcie, mimo że no, dopiero wróciliśmy z działań wojennych. Jak tu kultura? O, całkiem dobrze rozwija się kultura polska. Wchłonęliśmy całkowicie kulturę pomorską. Większość litewskiej i estońskiej tutaj. No dobrze, i też Połabia stała się no, częścią polskiej kultury praktycznie. No ale dobra, na razie jesteśmy na imprezce. Jaki Duke Ivan, co on tu by chciał? A, je wkurzył, że jest... nie ma jedzenia. A też jesteśmy niecierpliwi, więc no zgodzimy się z nim. I super, czyli jesteśmy odstresowani, bo lubimy takie spotkania towarzyskie. Mamy w międzyczasie super galanta, więc jesteśmy jeszcze lepszym wojownikiem. Nie podoba mi się to, jak silni oni są, chociaż w tej chwili mają trochę wojen, więc można to wykorzystać. Zobaczymy. Rzućmy też okiem na tych katolików tutaj nieszczęsnych. Kurde, dalej ona rządzi. No, mógłbym ją, ale nie chcę specjalnie. A rzućmy jeszcze okiem na inne miejsca. No, zdecydowanie ubyło. Tutaj coś mi się nie... A nie, to po prostu tak jest. A gdzie tu są jeszcze? Tu są jeszcze jakieś ostoje. Dobra. Kurde, no ci panowie nie są zachętni do zmiany wiary, ale to tak niewielkie obszary, że... Być może... O, ten się powinien zgodzić. O, tak niezbyt. A ta... No, w ogóle coś tak niezbyt mają ochotę. Mimo nasz władca w sumie nawet trochę strachu wzbudza. Dobrze, bierz te pieniądze i spadaj babą. I ty dziadu też. No i jesteśmy jeszcze bardziej tutaj rozpoznawalni, więc super. Mamy trzech synów. I stał się ciekawski, no, czy nie będzie wojownikiem, w sumie szkoda. Czy on ma jakieś klejmy, ale to niech sobie ma, nic temu nie da. Jakiś typ znikąd. Czyli ten typ, jakiś nasz przyjaciel, chciałby zobaczyć,
On by chciał zobaczyć. Jak my mu zaimponujemy, aha. No dobra. No myślę, że ten władca jest szczery. On sobie co zrobi? Możemy pogadać, albo możemy pokazać. Pogadajmy. I zaczyna się. Zaczyna się problem, co jak ledwo żeśmy prawie że zwalczyli, a tu znowu od początku. Oh my god. Dobra, jeden. I jeszcze chcę pieniędzy. Zbankrzymy, zanim my ich wszystkich ogarniemy. No ten nas naprawdę lawcia, więc ten się zgodzi. Dobra, teraz ty. Bierz trochę i spadaj. Okej. Każdemu trzeba najpierw rzucić kasą. Inaczej to nie zadziała. Tylko, że my nie mamy kasy na to, żeby wszystkim to dać. No ten nas w miarę lubi. Może to przejdzie samo z siebie. Tak, przeszło. To był Piotr. Dobry wojownik. Weźmy go. Za 40 to... To jest w więzieniu, więc się zgodzi. Z nim będzie problem, bo on jest wysoko postawiony. Ale nie, ale jednak się ugiął, bo on ma 12 tysięcy ludzi. To jest super potężny wasal. No ludzie, kochani, już starczy tego. No nic, no przy wielkim kraju tak to wygląda. Czemu ciebie nie mogę? A, bo to ta wstrętna baba, która dopiero co była katoliczką chyba. A nie, to jest jeszcze kto inny. Kurde. Dobra. Czy was pogięło, to takie duże te wasalstwa, jakby to były małe, to jeszcze bym powiedział w cholerę z tym. Ale tu niektóre z nich to naprawdę wpływowi wasale. Tak więc no, o, ten będzie chciał jeszcze 300 wyznając życie. O, w ogóle się nie zgodził. Dobra, idziemy na imprezę. Czyli ten zgrodny, skąd on jest? Zgrodna dupek się nie zgodził. Dobra, będę pamiętał o tobie. No dobra, mamy przyjęcie. Dobra, możemy pogadać sobie z jego żoną, przynajmniej... wiecie co, to troszkę jest niebezpieczne. Ten pan jest, nie podoba mi się. Zabójcą krew. Nie, nie będziemy chcieli mieć u niego przysługę, czy miał u nas przysługę. Dobra, jakieś... I dobrze, i tak się odstresowaliśmy dzięki tej sytuacji. A jeszcze tego możemy nakłonić. Okej, okay. I nowa tutaj boczna linia rodu Piastów. Rzućmy też okiem. A, nie mamy córek, ale mamy siostry. A, nie mamy córki, ale mamy też jeszcze siostry niezamężne. Na początek ją zaprośmy na dwór z powrotem. Bo ma już... I poszukajmy jej ciekawego męża.
No to wszystko albo staż, no ten może. Bo to. No on wygląda najlepiej. 17 lat to. I zgodzi się na małżeństwo matrylinearne, więc tym lepiej. I powinniśmy mieć. Tak, to jest tak. O, nasz ród też stał się, widzę, bardziej znany. Super. To mnie cieszy. Jeszcze mamy jedną najmłodszą siostrę. Więcej jeszcze mamy rodzeństwa. O. Ale ta już ma męża. Ta chyba nie jest w ogóle na naszym dworze. Dokładnie. I ta też. A, bo to są Piastowie moskiewscy, czyli. Zdaje mi się, że to są Piastowie. Nie. Skąd są Piastowie moskiewscy? Nie mogę znaleźć. Z Grodna, dobra. Piastowie z Grodna to Piastowie moskiewscy. Dobrze wiedzieć. Mamy te wszystkie boczne odłamy naszego rodu, więc to trzeba obserwować. Czy trzeba? Można, może tak. Tu jest wszystko pod kontrolą. No nie wiem, kiedy znów ci Bułgarzy poszaleją, chociaż. No właśnie, minus 4. No tu jest ciągle problem. Czy to z kulturą jakoś idzie? Niezbyt. Ale są zadowoleni. Widzę, że. Pomaga wysłanie jego. Ten też za 7 miesięcy skończy. Super. No nie, nie będziemy ryzykować teraz wojny. Poczekajmy trochę, zobaczymy jak to się potoczy. Porozwijajmy się. Jednak niezbyt potrzebujemy teraz podbojów. Jeszcze zdążymy podbić, jak dojdziemy do siebie. Kolejne sekrety. I znów coś wiemy, ale to tam nam niepotrzebne. Kolejna imprezka. O czym z nim gadamy? Nie wiem, ale podobne zainteresowania mamy i mamy kolejnego przyjaciela, więc jak najbardziej. I nam też jakby poprawił humor przez to, że jesteśmy razem. I no po prostu w ogóle nie mamy stresu. Co teraz? With Mighty Garb. Mamy nadmiar jedzenia i musimy zastanowić się, jak je zakonserwować. Cały co z nim zrobić? O tak. Możemy je zakonserwować w solą i uwędzić. Co? To ciekawe, że możemy się najeść razem z naszą gwardią, jakby przejeść to wszystko. Albo możemy nakarmić ludzi w Poznaniu, tak żeby rozdać im wszystko. Będą szczęśliwi. Szczery, tak, znaczy na pewno nie jest obżartuchem, więc nie to. Zostaje albo odłożyć na później dla wojska, albo rozdać ludowi. Ale myślę, że żyjemy teraz w prosperity. Tak naprawdę tutaj nasze ziemie nie zaznały wojny od wieków, więc możemy sobie na to pozwolić. I stańmy się może lepszym strategiem. I oczywiście. Wow! Na czele buntu tym razem stoi potomek carskiego rodu Mekadonów. Co ciekawe. No ale oczywiście, jak zwykle. Odpowiedź jest jedna. Spotkacie się z mieczem. Nie ma litości. Lecimy. Kolejny syn. O kurde, co my z tymi synami zrobimy? Nie będzie dla nich nawet terenów do rozdania. No nic.
co, a znów trzeba naszą podagrę się zająć, więc... Ale nasz medyk jest naprawdę dobry, więc nie ma strachu. O, przynajmniej tutaj nie ma teraz buntu w tej prowincji. Dobra, no to jest łatwe, nawet się tej wojny buntowniczej nie boję, tylko że no nie chciałbym być w tym momencie gdzieś na obcych terenach, więc... I super. No dobra, zatrudnimy tego Mekadona, ale nie chcę, no nie, jak się nie chce nawrócić, to zostanie w lochu. Tak jest. No i dobrze, no. Kurde, jak mnie korci. O! Bo my potrzebujemy tutaj tego Razania. I połowa tych terenów należy do nich. Kurde. Wiecie co? Wykorzystamy to. Zajmiemy te wszystkie tereny tutaj, a może z świętą wojną będzie bardziej opłacalne. Emirat Razania, jak to brzmi. Tak jest. I tylko miejscowych wezwiemy. Wmieszamy się w jakąś inną wojnę, ale to... No, my jesteśmy tutaj... decydującym graczem w regionie, więc no nie musimy się przejmować tak naprawdę, czy ktoś nas potem będzie chciał z tego powodu jeszcze atakować. No i dobrze, to nam się udało, bo tutaj złapiemy część terenów, które są nam potrzebne do tytułu. Czyli wasale się kłócą, jak powinniśmy walczyć. Ale no, możemy sobie używać obydwu strategii. Mamy dosyć wojsk, dosyć zasobów, żeby walczyć jak się nam podoba. Kolejna bitwa. I co? Jest kłótnia. No, przemówimy do nich. I oczywiście się wystraszyli naszego władcy. Tutaj jakieś dupki nam wchodzą w paradę. Szybszy marsz. Przynajmniej dorwiemy ich teraz może łatwiej. To by nam się przydało. Nie chcę, żeby nam tu odbierali ziemię, które zajęliśmy. I egzekucja, i znów, no, to co robi nasza jazda, to wspaniałe. Nikt nie przeżył z armii wroga. A my idziemy na kolejne tereny. To nam nie będzie sprawiało trudności. Ach, czyli zmienił się przeciwnik. Kurde, no mamy teraz wojnę z samym sułtanem znowu, a nie chcieliśmy tego. No nic, ale no nasz władca się już teraz nie wycofa z tego. Kurde, no. Było tak pięknie. I mamy teraz problem, bo ugrzęźliśmy w wojnie z naprawdę silnym przeciwnikiem. Spróbujmy tutaj, bo tu jest jeszcze jedna prowincja, której nie mamy, a która tu gdzieś powinna być. Tylko gdzie ona jest? Sam Razań, gdzie jest? Tutaj, okej. Okay. Jakieś nawet 1000 luda stoi pod tym Razaniem, ale nie mają szans. Myślę, że weźmiemy ten mały gród zwyczajnie szturmem i wracamy na nasze ziemię, żeby troszkę zregenerować zapasy. No właśnie, to jest to, czego nie chciałem, czyli wykorzystali to nieszczęśni Bułgarzy i zorganizowali bunt. I teraz de facto mamy wojnę na dwa fronty. Oczywiście możemy tą pierwszą zakończyć
bez jakby no, zakańczania jej w ogóle. Okej, okay. Czyli tak. Tutaj powołamy resztę. Nie wiem, na ile to sobie będzie radziło, ale miejmy nadzieję, że będzie. Te siły muszą zregenerować zapasy żywności. To nas teraz nie interesuje. Teraz mamy naprawdę poważne sprawy na głowie. Dzielimy oczywiście na mniejsze oddziały, chociaż no tutaj wyraźnie widać, że oni się nie wyżywią. Tu jest naprawdę mało zapasów na wschodzie. W sumie nawet dobra, idźcie gdzieś tam, gdzie chcecie, będziecie się regenerować. No a tutaj, mimo że to troszkę mi szkoda pieniędzy, w tej sytuacji zdecyduję się skorzystać z najemników, gdzie oni są. Kurde, chyba żeśmy ich wzięli tam, gdzie chcieliśmy. Kurde, no. Dobra, i powołajmy ich tam na dole. Dobra. Czyli będą częścią tych sił. Teraz ta armia już no, ma jakieś jednostki takie, powiedzmy, wyższej jakości. Mamy też kolejnego syna. Dobra. No i musimy myśleć, no tak, procentowo teraz idzie w górę. Jeśli utrzymamy tutaj stan posiadania, to jesteśmy w domu. Kto zachorował? Syn, no dobra. On jest garbaty, ten jest słaby. No ale czasem się tak zdarza. A tu dalej nie ma zapasów żywności? Co tu się dzieje? Nie mówcie, że nawet 3000 się tu nie wykarmi. Oh my god, to są lasy Rusi, no czego się spodziewać z drugiej strony. Dobra. No dobra, teraz te oddziały powolutku odzyskują, poza tym jednym, który tu jest w problematycznej sytuacji. No jak się odrodzimy, no to znów pójdziemy coś zajmować. O, doszło do jakiegoś buntu u nich, bo widzę, że tutaj część terenów im się oderwała. Przesuńmy się może tu zniszczyć, albo nie, zniszczmy najpierw te 7000, to powinno być najrozsądniejsze. Powinno pójść bez większych trudności, tak też się stało. I myślę, że rozbijemy też tych tutaj. No, dopiero 40. Wolno, wolno to wszystko idzie, za wolno. No ale podnosi się i widać, że sułtan póki co się nie fatyguje osobiście, więc mamy szansę. Kolejna bitwa, Bułgarzy dostali w tyłek. Idziemy na kolejnych. No to był jest troszkę takie ryzykowne, co robimy, ale idziemy na kolejny cel. Ale to zdecydowanie poprawi naszą sytuację tu na Rusi. W międzyczasie, dobra, tu są kolejne oddziały wroga rozbite. Myślę, że to się ruszamy na kolejnych 40% na obu frontach, czyli w najgorszym razie biały pokój, gdziekolwiek byśmy nie potrzebowali. No dobra, czyli im więcej też będziemy okupować, tym jest większa szansa, że no nie odbiją tego terenu, który no de facto, o który walczymy.
A to no, sprawia, że przegrają jakby overtime. I teraz naprawdę się cieszę tym peacemakerem, bo w tej wojnie 10% to może być parę miesięcy. O, lepsza efektywność oblężeń, super. To jest potrzebne. Gdzie są ci Bułgarzy? Wydaje się, że tylko tu widzę już w tej chwili. Jak tam nasz księżulek skończył swoją pracę? Ten też. No dobra, ale czemu tu jest nie ta kultura, co miała być? Ty. A nie, no jest Polska, dobra. Dobra. Idziemy po kolei. A ty powiedzmy tutaj. No mówię, musimy. Oj, 20 lat. Toż to jest tragedia. On ma 50 punktów i 20 lat. Ja nie rozumiem tego. To powinno być 2 lata przy tych punktach. No ale. Jest jak jest. Oblegamy kolejne ziemie, kolejne tam boczne gałęzie rodu, to nas nie martwi. Populiści katoliccy przeciwko nam, gdzie? A, tu jest taki obszar mały katolicki, ale to jest zbyt małe, żeby się zbuntować. I super, mamy zwycięstwo znów przeciwko Bułgarom. To byli Walasi, ale to są po prostu ortodoksi, mówię może w ten sposób. Jak już tu mamy troszkę czasu, to można by też było zająć to, bo to powinno należeć do Arabów. O, mają naprawdę poważny problem wewnętrzny. Widzę, że tu doszło do buntu. A, czyli Abbasydzi próbują sięgnąć po władzę. Czy zgodziliby się na małżeństwo, powiedzmy, z którąś z naszych córek? Kurde, no. Głupki, to byłby super sojusz. Wy byście odzyskali koronę swoją, a no my byśmy mieli naprawdę dobrą pozycję dzięki temu. No ale nic to, bez was też to wygramy. Mamy dosyć sił, żeby praktycznie zdobywać co chcemy już teraz tutaj. Okej, oskarżamy jakiegoś grzesznika. Kolejny punkt będzie oblegany, a ci to jeszcze nawet nie doszli. Nie do Łęgi. Wie co, szturmujmy to. Super. I zgadza się. Zobaczmy. Dobra, to idzie do domu armię, a tutaj nasza żona może komuś pomóc. Nikt się tego specjalnie nie cieszy. Ona jest dyplomatką, więc niech pomoże kanclerzowi. Mamy tutaj trzy nowe ziemie na wschodzie. Nawet więcej, ale te trzy, które mnie interesowały. Czyli tutaj. Sorki, mam telefon, więc malutka przerwa. Dobra, jestem z powrotem. Więc tak, mamy ten Razań, tak jak chciałem, tak. Czyli mamy całe Królestwo Władimiru, bardzo dobrze. A, bo tu ktoś się powołał królem Białej Rusi. Ona i chciałaby Miński Grodno. Dobrze, bierz to, chociaż z drugiej strony ten Mińsk. A bo w Grodnie są ci starzy Słowianie.
Dobra. To akceptuję. Ach, się bajzel robi. Jeszcze raz. Ona jest tej Białej Rusi, nazwijmy to. I potrzebowałaby... A czemu nie mogę jej tego dać? Chciałaś być Grodna. No to masz Grodno, ale czemu... Dobra, teraz poszło. I Mińsk. Wszystko. I super, to były takie pomniejsze ziemie, nie widzę w tym problemu, że je wzięła. A te tereny teraz świeżo zdobyte, myślę, że przekażę naszemu, któremuś z synów, może nie temu, bo tych dwóch jeszcze nie wybrałem, który będzie rządził. Ale może temu trzeciemu, on jest najmłodszy, czy młodszy z tej głównej grupy. Otrzyma też oczywiście tytuł wysokiego wodza Razania. I też będzie musiał troszkę więcej płacić. Potrzebuje też wychowawcy. On się na szpiega szkoli, więc... On będzie dobry. Nie mogę? Dlaczego nie mogę? Teraz muszę sprawdzić. A, bo już mu dałem ziemię, kurde, no. Czyli muszę go tylko ludźmi z naszego bezpośredniego dworu mogę szkolić. Nikt tu nie jest... trudno. Kto tu się na tym zna? Nikt się nie zna. Nasza żona też się nie zna, ale... Nie, nie chcę, bo nasza żona wtedy wyjedzie z dworu, więc jeszcze gorzej. Co... Może niech będzie on, to jest nasz czempion. Czegoś go może nauczy, zobaczymy. I przynajmniej dostał jakieś tutaj tereny, nie będzie, nie zostanie z niczym, o tak to nazwijmy. No tutaj nasi wasale błyskawicznie widzę wykorzystują sytuację, dzięki temu... Upił się i nas obrzygał po prostu nasz jakiś wasal. Oj, no nie, no trzeba wprowadzić lepsze tutaj ograniczenia, no ale niestety zestresujemy się z tego powodu jak diabli. Ale spróbujemy ten stres jakoś wytrzymać, jeszcze nie jest tragicznie. Okej, no kiedy będzie można coś zrobić, zobaczymy za chwilę. No dobra, zaprzyjaźnimy się z nim. No i też troszkę stres się zmniejszył. A co do naszego syna. No nieśmiały, nie, niech będzie niecierpliwy, podobnie jak nasz władca. Nie jest to może idealna cecha, ale niech będzie. A my tymczasem zorganizujmy najpierw polowanie. No i coś upolowaliśmy. Możemy to sprzedać, możemy dać to żonie, albo dać jakiemuś wodzowi. Wiecie co? Nasz wódz kocha swoją żonę, obdaruje ją tym pięknym trofeum myśliwskim. A żona go obdarowała kolejnym synem, więc może dobrze, może źle. Kolejna opieka jest potrzebna, super, super, no medyk jest naprawdę dobry, ale zmarł nas zarządca i kogo teraz wybierzemy? O,
Nasz kuzyn, całkiem zacny. Okej, i potrzebujemy też wychowawcy dla niej. Ona jest potencjalnie dobrą wojowniczką, więc... W sumie, okej, on ją może wychowywać. To była ta. Okej, bierz. Bierz i rób to porządnie. Dobra. Super. To mnie przeraża te 30 lat. Nie rozumiem, z czego to wynika. No, ale jest jak jest. Dalej się rozbudowujemy. Teraz mamy naprawdę sporo pieniążków. Możemy też troszkę pofortyfikować niektóre zamki. Dobra. I może tutaj też się ufortyfikujemy. I oczywiście 4000 zniknęło. No, podoba mi się to. Teraz naprawdę jesteśmy tutaj super blobem. Głównie też poprawiło się dzięki temu, że ci no, ulegli poważnemu osłabieniu. Nie mają praktycznie w ogóle wojska. Mogliśmy w sumie ich bić o całe królestwo, ale no, też nie chciałem być za pazerny. To się mogło różnie potoczyć. Prawdziwa wojna będzie tutaj. Jak no, zaatakujemy Francuzów. Kolejny perk. Co teraz? A po prostu silniejsze jednostki z tych naszych jednostek unikatowych. Francuz został obalony. Z tego bym widział. Jest nowy władca, 34-letni. No to ciekawe, czyli zastąpił swojego ojca. Czy dziadka, nie wiem. Ten jest niezłym wojownikiem. Ma też tutaj sojusz, ale ma sojusz z własnym wasalem, czyli to de facto nie wpłynie na sytuację, jakby doszło do konfliktu. No dobra, najmujmy takich. Tacy ludzie się nam przydadzą na dworze, więc... Z przyjemnością będziemy ich rekrutować. O, i tutaj tereny nadbałtyckie stały się de jure częścią Królestwa Polskiego. I też za 14 lat tutaj część Rusi tak samo stanie. No nie wiem dlaczego reszta Rusi. Może dlatego, że to musi jakby stopniowo przechodzić. Nie można tak przez... gdzieś daleko. No i... Widzę, że tutaj też coraz więcej terenów dryfuje już de jure na terytorium Polski. O, i nasz syn wyzdrowiał, czyli został garbaty, ale się czuje lepiej. My tymczasem idziemy na przyjęcie, bardzo dobrze. Tu ktoś, czemu naszą siostrę ktoś uwięził? Ty. Dobra, pogadamy z nim, ale mnie interesuje, czemu możemy naszą... Czy mogę ją wyciągnąć? Nie. Przyjmij jej gifta, może się po prostu wykupi dzięki temu. Nowa technologia, bardzo dobrze. O, nowe dziecko, kolejny syn potrzebuje. I znów szpieg. No dobra. Bardzo dobrze. On długo nie pożyje, więc pewno go nie wychowa. Ale dobra, niech idziemy już w tym kierunku.
Mamy znów tysiaka. No pieniążki nam teraz napływają szerokim strumieniem, tak więc rozwijajmy ile się da. To już nie nasze. Jeszcze nam ciot zostało. Dajmy tym, bo naprawdę nie wiem dlaczego. Te dwa miasta nie chcą się tutaj w ogóle samoistnie rozwijać. Wszystkie pozostałe się rozwijają i to całkiem ładnie. Wow, Poznań przynosi już 14 sztuk złota. No i nasz drugi syn. No nic, no też widzę, że obaj wdali się w ojca, ten będzie niecierpliwy. A my tymczasem tutaj żegnamy się. Okej, czyli kolejny bunt Bułgarów. My musimy, nie możemy wyprawić jeszcze uczty, szkoda. Okej, no damy sobie radę, no. Ubywa tych terenów ortodoksyjnych coraz szybciej, to mnie cieszy. I też będzie wzrost kultury polskiej, tak mi się przynajmniej wydaje, że to w miarę sprawnie będzie już szło. Ale póki co wzywamy nasze siły, mówię, nie chcę tutaj tych problemów, nie wiem dlaczego one się robią, ale ich nie chcę, więc on sobie poradzi bez problemu, tym dowodząc. Czy tu doszło też do jakiegoś buntu jeszcze miejscowego w sumie przeciwko naszemu synowi? On sobie nie radzi z nimi, pomóżmy. Dokładnie. Jak już mamy tu powołaną armię, to będzie błyskawiczna akcja dla nas. Dobra. O, nowe technologie, właśnie. Zobaczmy. O, będziemy mogli armaty budować, to mi się podoba. W sumie więcej prestiżu nie zaszkodzi, chociaż i tak mamy go już tony. No, dzięki tym wszystkim koronom, które nam wpadły. No tutaj idioci chcą się z nami bić. A tymczasem nasz syn tutaj widzi jakiegoś kryminalistę. Może go zignorować, może mu pomóc, lub może go stwierdzić, że mu się nic nie należy. Czyli ma być dyplomatą, więc tak naprawdę najlepiej, żeby był współczujący, ale czy nasz władca jest sprawiedliwy? Wiecie co? Dobra, niech będzie. Czy na pewno nie to, ale te dwa jeszcze, bo w sumie. Niech mu da wody. Dobra, jeden bunt zakończony. Został drugi. O, wychowanie dzieci stresuje. Już to widzę. Ale od czego są uczty? Stary obżartuchu. O, będziemy mieli, ale tylko na majora, to tam, czyli na mera. Nic wielkiego. Pogadamy o strategii, więc tutaj poprawimy stosunki. Bardzo dobrze. Dobra. Nie wiem, kto to jest. A, nasz wasal i następnego razu. A tutaj od razu. Nie wiem skąd on jest, ale będzie nam płacił ciut więcej, jak coś będzie miał, bo póki co to nic nie ma. No dobrze, no tutaj po prostu miażdżymy oddział za oddziałem.
Niestety ciągle nie są gotowi się poddać. I tutaj mają jeszcze coś. Coś. Jacyś najemnicy coś robią. A, taki burdel gdzieś w knajpie. No, ale jesteśmy dobrym wojownikiem, więc po prostu wykorzystamy nasze umiejętności i pozbędziemy się ich jak zwykłych bandytów. No, niestety, stary, nie ma litości. Staniesz skrytykowany publicznie. Kto został ranny? O, jeden z naszych czempionów, pewno tutaj w tych wojnach. No, życie. Okej, będą bardziej efektywni nasze jednostki zawodowe. I pięknie, czyli kolejny trafia do więzienia, kolejna, o, jest całkiem niezły. Ale trudno, no, nie chce się nawrócić, zostanie w więzieniu. Jesteśmy sprawiedliwi, ale nie łaskawi. Jeżeli, no, trwa w błędzie i, no, nie chce zmienić wiary, to, no, nie ma opcji. 13 lat, wiecie co? No, to wygląda pięknie na mapie. I we Francji wybuchła wojna przeciwko tyranii. Wow. 70 tysięcy wasali się zbuntowało. Wiecie co? To jest nasza szansa. Ale na to poczekamy do następnego odcinka. Dopiero poradziliśmy sobie z Bułgarami, więc troszkę powinno zająć, zanim znów się zbuntują. No, jak tu z zadowoleniem? No, jest tragiczny, minus 7. No, tutaj zwłaszcza. Tu jest jakoś już lepiej. No, bo już jest religia zmieniona, tak jest. No, ale ubywa. Ubywa, pozycja naszej wiary się wzmacnia. Kurde, tych katolików coś, rzućmy jeszcze okiem, a potem znów pozapominam o tym wszystkim. Ty, dziadu. Dobra. To. Oh my god. A ten? A, tego nie mogę. Czyli to jest tu. Ci się nawrócili. O, i właśnie. Tego dzieciaka miał ktoś wychować z naszej kultury. O, nasza żona niech go wychowa. A nie, bo ona tam wyjedzie wtedy. No, to jest nasz dworzanin, po prostu. Wystarczy, żeby zmienić kulturę, i tutaj potrzebujemy mistrza szpiegów nowego. Oj, to znaczy, że też nikt nie wychowuje naszej córki. On jest najlepszy. I też jego mianujemy. I co? A nie, nasz syn. Tak, nasz syn nie ma też, to on miał być wychowywany. No dobra, w ten sposób super. No i będzie trzeba pomyśleć. Być może to jest czas, żeby zająć na przykład Chorwację, bo będziemy wtedy o krok od utworzenia Unii Słowiańskiej. No, na to nie mamy szans, musielibyśmy całą Włochy zająć, co raczej się nie zdarzy. Bo tutaj tak naprawdę na wschodzie już jest wszystko. Brakuje nam tylko tutaj tego małego obszaru, czyli małego, no niewielkiego. I wtedy to by było coś. Zostało nam jeszcze 130 lat na to, więc trzeba próbować. No nic. Dziękuję za uwagę. Już mam dzisiaj nic więcej nie wymyślę. Pozdrawiam i mam nadzieję, że się podobało.